Praca nad powieścią Krzyżacy trwała 3 lata. Początkowo ukazywała się ona w czasopiśmie Tygodnik Ilustrowany. Od lutego 1897 do lipca 1890 roku. Wersja książkowa ukazała się dopiero pod koniec 1900 roku. Sienkiewicz na pytanie, dlaczego napisał Krzyżaków, odpowiedział: z odczucia chwały narodowej w przeciwstawieniu do dzisiejszej narodowej niedoli. Czy podobnie jak trylogia była to powieść ku pokrzepieniu serc? Czy jak zgrabnie ujął to Witkiewicz, lud czytając ją czuł w niej tętno swojego serca? Krzyżacy Henryka Sienkiewicza powstały w zupełnie innym celu niż napisana wcześniej przez niego trylogia. Henryk Sienkiewicz, pisząc Krzyżaków, nadał tej powieści wymowę antyniemiecką. Mieliśmy wówczas okres wzmożonego Kulturkampfu, to był okres rządów kanclerza Bismarcka i okres bardzo intensywnej germanizacji ludności polskiej, zaboru niemieckiego. Henryk Sienkiewicz tą powieścią chciał pokazać, chciał postawić znak równości pomiędzy Krzyżakami, tym co robili Krzyżacy w końcu średniowiecza, w XV wieku, a tym co z ludnością polską robiła polityka kanclerza Bismarcka. Pisanie powieści przychodziło Sienkiewiczowi z trudem. Paradoksalnie nie dysponował on aż tak obszernym materiałem źródłowym jak w porównaniu z Quo Vadis czy z trylogią. Z jakich źródeł korzystał pisarz, aby sugestywnie nakreślić obrazy bohaterów i rzeczywistości epoki Krzyżaków? Henryk Sienkiewicz do napisania Krzyżaków przygotowywał się od wielu, wielu lat. To była powieść, która miała zwieńczyć 25-lecie jego pracy twórczej. Oczywiście podstawowym źródłem wiedzy o przeszłości, o późnym średniowieczu było dzieło ojca polskiej historiografii, mam tutaj na myśli kroniki Jana Długosza, ale wiemy też, że korzystał również z kroniki Janka z Czarnkowa, ale też korzystał z opracowań, bardzo obficie czerpał chociażby z dzieła Jadwiga i Jagiełło, dzieła Szajnochy. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak stroje, uzbrojenie, no to Sienkiewicz, który zawsze, jak wiem, przecież solidnie przygotowywał się pod tym względem, miał on do dyspozycji przecież chociażby zbiory muzealne, mógł oglądać te przedmioty, których używano w XV wieku i potem bardzo rzeczywiście precyzyjnie je opisał. Ze względu na swoją antyniemiecką wymowę, Krzyżacy byli pierwszą książką wydaną w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Powieść ukazała się już w sierpniu 1945 roku. Jakie były kolejne nakłady książki? Jak wykorzystywano ją w propagandzie antyniemieckiej? Książka stała się od samego początku ogromnym sukcesem komercyjnym. Henryk Sienkiewicz zarobił na niej naprawdę duże pieniądze. To, jak obliczano, 10 razy więcej niż za Ogniem i Mieczem. To był wielki sukces wydawniczy. Już od samego początku Henryk Sienkiewicz spotykał się z problemami, właściwie takimi, jak dzisiaj współcześnie my spotykamy często, ponieważ no, nie było ustawy o prawach autorskich i momentalnie chociażby oficyna wydawnicza w Gdańsku opublikowała piracką wersję Krzyżaków. Natomiast po 1945 roku Krzyżacy byli bardzo wykorzystywani propagandowo. To pierwsza książka wydana w Polsce po II wojnie światowej. No to wynikało oczywiście z tej zdecydowanie antyniemieckiej wymowy tej powieści. Potem książka była wielokrotnie wznawiana i była wykorzystywana przez komunistów w ich propagandzie. Chociażby przy okazji 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, kiedy na jej podstawie nakręcono pierwszy kolorowy film, gdzie nie liczono się z żadnymi kosztami, na podstawie właśnie Krzyżaków. Tutaj w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem są zachowane materiały archiwalne, jak najwyższe władze państwowe przechadzają się po fladze ze swastyką. Także to też była ta wymowa i do tego, z przykrością można stwierdzić, bardzo wykorzystywano Henryka Sienkiewicza i jego powieść Krzyżacy. Na pewno sam autor by sobie tego nie życzył.